Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ich möchte noch etwas sagen über Vers 2. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat wiersza drugiego. Kapitel 2, 3, Vers 2. Trzeci rozdział Objawienia, drugi wiersz. Wir befinden uns im Sendschreiben an Sardes. Znajdujemy się teraz w rozważaniu tego listu skierowanego do zboru w Sardes. Und wir haben gesehen, dass es den Protestantismus charakterisiert. Zauważyliśmy to, że ten list charakteryzuje cały ruch protestancki. Wir haben gestern gesehen, dass das Wort Gottes wieder allen Menschen zugänglich wurde. Wczoraj żeśmy już to zauważyli, że Słowo Boże było udostępnione wszystkim ludziom. Und es erklang damals angeführt von den Reformatoren. I to, co zostało wtedy w tych latach wprowadzone przez reformatorów, der Ruf allein die Schrift. Sola Scriptura. Że tylko i wyłącznie obowiązującym jest Pismo Święte. Das wurde im Protestantismus hochgehalten. I to w tym protestantyzmie było bardzo mocno podkreślane. Aber leider hat man im Allgemeinen nicht nach der Schrift gehandelt. Ale w ogólności przeważnie nie postępowano zgodnie z Pismem Świętym. Und das ist eine wichtige Belehrung für uns alle. I to jest bardzo ważne pouczenie dla nas wszystkich. Wenn man sagt allein das Wort Gottes ist bestimmend. Jeżeli się to mówi, że jedynie
decydującym jest Słowo Boże. Und wenn es nur ein Schlagwort ist, das wir aussprechen, a to staje się w ustach naszych tylko hasłem, ohne danach zu handeln, i według tego nie postępujemy, dann sagt der Herr das, was er hier in Vers 2 sagt, to wtedy Pan mówi to, co tutaj w drugim wierszu mamy zapisane. Ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe. Es ist ein großer Unterschied im Sendschreiben an Philadelphia. Jest to bardzo wielka różnica pomiędzy tym listem skierowanym do zboru Filadelfii, wo der Herr sagen konnte, w którym to Pan mógł powiedzieć, du hast mein Wort bewahrt. Ty zachowałeś moje słowo. Das heißt, du hast auch danach gehandelt. To oznacza, że ty według tego słowa postępowałeś. Co ruft der Sardes zu in Vers 2? I tak widzimy, jak on tutaj wzywa w tym liście do Sardes. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Sardes hatte das Wort Gottes empfangen. Sardes otrzymało Słowo Boże. Seine wunderbare Gnade. Jest to cudowna łaska. Es schriftlich in der eigenen Sprache in den Händen zu haben. Że każdy mógł w zapisanej formie w swoich własnych rękach je trzymać. Und er sagt jetzt, bewahre es. I mówi do nich, zachowaj to. Handle danach. Postępuj według niego. Und tue buße, weil du es bis jetzt nicht getan hast. I pokutuj, albo tak jak u nas jest napisane, upamiętaj się. Das ist der tiefe Sinn von Vers 2 und 3. Taki jest głęboki sens w tych wierszach drugim i trzecim. Und wenn sie nicht buße tun würden, jeżeli oni nie będą pokutowali, dann würde der Herr sie wie die Welt behandeln. To wtedy Pan będzie musiał ich z nimi tak postępować, jak ze światem. Er weiß da wiederum auf sein Kommen hin. On ponownie wskazuje na swoje przyjście, aber er sagt, wenn du nicht buße tust, ale mówi, jeżeli ty nie będziesz pokutował, dann werde ich dich überraschen durch mein Kommen, wie ich die Welt überrasche. To zaskoczę cię przez moje przyjście, tak jak będzie świat zaskoczony przez moje przyjście. Ich werde kommen wie ein Dieb. A ja przybędę jak złodziej.